Witam Was serdecznie w mojej nowej serii na kanale Trada pod tytułem Top 3 każdego klubu. Jeśli ktoś nie wie na czym ona polega, no to już tłumaczę. Omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników danego klubu według mnie, top 3 najlepszych spotkań danego klubu również według mnie oraz top 3 najgorszych spotkań danego klubu oczywiście również według mnie. Chodzi tutaj oczywiście o poprzednią rundę, czyli rundę jesienną. Dzisiaj pod lupę wezmę zespół Śląska-Wrocław, czyli klub, który na początku tego sezonu. Naprawdę oczarowywał większość Polski, na pewno całą piłkarską Polskę, swoimi występami w rozgrywkach eliminacyjnych do UEFA Ligi Konferencji Europy. Oczywiście była jedna wpadka, jak chociażby to spotkanie z hapoel'em Berszewa na wyjeździe przegrane 0-4, po których zresztą wrocławianie odpadli z tych rozgrywek, mimo tego, że w pierwszym meczu tego dwumeczu wygrali 2-1. do Potem w lidze też było całkiem nieźle, no bo Śląsk był całkiem wysoko w tabeli fajne zwycięstwo na Krakowi 2-1, czy... Nie wiem, z Legią Warszawa u siebie 1-0. Natomiast potem przyszły takie spotkania, które były dość mocno przygnębiające dla Wrocławian. Zresztą chciałbym przypomnieć, że przez długi czas, chyba najdłuższy w ogóle w tym sezonie, zespół WKS-u był jedynym zespołem niepokonanym. Bodajże passa ta trwała do spotkania na wyjeździe z Lechem Poznań, które było dość znaczące dla Wrocławian, mam wrażenie, w tym sezonie. Natomiast sama końcówka tej rundy przynosiła sporo obaw. Co do prezencji tego zespołu, ponieważ no, chciałbym przypomnieć, że na pewno w przedostatniej kolejce tej rundy piłkarze Śląska Wrocław oddawali no niestety koszulki swoim kibicom, czego nie popieram oczywiście. I tak jak mówiłem na przykładzie górników Złęcznej i Zabrze, że u nich ta końcówka rundy była bajeczna, tak, jeśli chodzi o Śląska Wrocław. Myślę, że jest to jeden z tych zespołów, który ucieszył się na wieść o przerwie zimowej. Chociaż też, kurczę, nie uważam, że w tym Wrocławiu jest aż tak źle, żeby nagle zaczęło się palić. I ja wiem, że dziesiąte miejsce dla zespołu z tyloma kibicami, takim potencjałem w ogóle z takiego dużego miasta jest czymś, no nie najlepszym. Natomiast sam sezon się jeszcze nie skończył, a tak naprawdę jeśli chodzi o tą różnicę punktową między Śląskiem, a chociażby czwartym czy piątym miejscem, no to nie jest ona aż tak duża, że... Przez pryzmat całej rundy nie da się tego nadrobić. To się zresztą tyczy praktycznie wszystkich klubów na półmetku ligi, natomiast uważam, że w Śląsku Wrocław nadal jest spory potencjał, by zacząć grać lepiej, bo już w tym sezonie nawet pokazywali, o czym będę mówił później, swoją dobrą dyspozycję. I zresztą ja zawsze doradzam, żeby nie działać impulsywnie w piłce nożnej jako kibice. Nie stresować się jakimiś wpadkami, jakimiś, nie wiem, obniżeniami formy, bo to wszystko się. Tak szybko zmienia, że, że naprawdę nie ma co sobie psuć nerwów. Bo jak sami zaraz się przekonacie, zresztą naprawdę bardzo łatwo było znaleźć w Śląsku Wrocław pozytywy, pozytywnych zawodników, pozytywne mecze. I do tych właśnie teraz przechodzimy. Top trzech najlepszych zawodników Śląska Wrocław po rundzie jesiennej w mojej ocenie. Przede wszystkim wyróżnia oczywiście strzelca największej liczby bramek, jeśli chodzi o zespół WKS-u, czyli... Ericzka, Exposito. Piłkarz, który zresztą przez dłuższy czas tego sezonu był liderem klasyfikacji strzelców ekstraklasy. Na sam koniec ustąpił Isakowi i Lopezowi. Natomiast nadal ten zawodnik ma naprawdę fajnie ułożoną stopę i potrafi strzelać gole w meczach ważnych. Chociażby bramy, nie wiem, w derbach z zagłębiem Lubin na wyjeździe były genialne. Boże, genialne. Zresztą łatwo Isaków strzelał też gole w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy była imponująca. Wiadomo, że nie jest to może piłkarz, który praktycznie co kolejkę trafi do siatki częściej zdarza mu się trafić więcej goli w jednym meczu. Natomiast zawsze lepiej jest chyba mieć w ogóle zawodnika, który cokolwiek strzela, niż takiego, który w ogóle nie strzela. Zresztą dzisiaj, czyli w dniu, w którym nagrywam ten film, dowiedziałem się, że Fabian Piasecki wrócił do Śląska Wrocław z wypożyczenia. Także myślę, że jeśli ci dwaj piłkarze będą w składzie Śląska Wrocław na rundę wiosenną wspólnie, no to razem mogą stworzyć... Fajne duo, jak nie wspólnie na boisku, to chociażby uzupełniając się wzajemnie. Także pierwszym zawodnikiem, którego tutaj wyróżniłem, był Erik Exposito. Naprawdę lubię cię, Eryczku. Pamiętam zresztą, jak cieszyłem się, gdy Śląsk Wroca przedłużył z tobą umowę, jeszcze chyba na lato. I mam nadzieję, że ostatecznie nie odejdziesz. Drugim zawodnikiem, którego muszę tutaj pochwalić, był piłkarz młodzieżowiec Mateusz Praszelik. No, gość, to co grał w tej rundzie, było po prostu nieziemskie. Oczywiście zdarzały mu się słabsze mecze, lub takie, w których był mniej widoczny. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, Wrocławian, no, miał on bardzo duże znaczenie dla nich. Ponieważ jest szybki. Techniczny, zaangażowany. W niektórych meczach miejscami był praktycznie jedynym bardzo dobrym zawodnikiem w ofensywie tego zespołu. Zresztą jest to piłkarz, który chyba raz w tym sezonie dostał nagrodę młodzieżowca miesiąca, także też na plus. Zresztą pamiętam go z przeszłości z legii Warszawa i pamiętam, że on nie zagrzał tam zbytnio miejsca i nie dostawał zbyt wielu szans, natomiast we Wrocławiu ewidentnie odpalił i pokazuje, że ma przede wszystkim bardzo spory potencjał. No bo biorąc pod uwagę młodych zawodników, powinno patrzeć się głównie na niego. No i trzecim zawodnikiem którego chciałbym tutaj wyróżnić? No, tutaj miałem spory problem, bo zastanawiałem się nad wieloma piłkarzami, o których wam powiem zresztą. Ale myślałem, że wyróżnię Roberta Picha, czyli piłkarza, który no jest ewidentnie sercem zespołu z Wrocławia. Pewnie znacznie lepiej prezentował się w tych eliminacjach do UEFA Ligi Konferencji Europy niż w samej lidze w tym sezonie. Natomiast myślę, że jego brak tutaj w tym zestawieniu byłby mocno odczuwalny. Tak jak mówię, chyba bardziej go tutaj umieszczam właśnie ze względu na te mecze, chociażby z Araratem czy Hapoelem Perszewa. Bo jeśli chodzi o samą ligę, to był nieco chimeryczny, miał mecze dobre przeplatane ze słabszymi, ale nadal uważam, że jest to piłkarz, którego brak w Śląsku Wrocław byłby mocno odczuwalny. I powiem wam tutaj teraz nad kim się jeszcze zastanawiałem, bo Miałem kilka jeszcze piłkarzy do wyboru, takich naprawdę spoko, przede wszystkim Szromnik, czyli chyba jeden z moich ulubionych bramkarzy w ekstraklasie, jeden z mniej w ogóle medialnych zawodników, a potrafi przecież bardzo efektownie interweniować w bramce. Zastanawiałem się jeszcze nad największym jokerem tego sezonu, chyba w postaci łyszczarza, bo też pokazywał wielokrotnie w tym sezonie po wyjściu z ławki, że naprawdę ma dryg do strzelania bramek. Więc jeśli kogoś moje top 3 nie usatysfakcjonowało, no to tutaj daję ławkę rezerwowych w postaci Szromnika i Łyszczarza. Chociaż jak teraz się zastanawiam to kurczę, jeszcze Krzysztof Mączyński zagrał kilka naprawdę fajnych meczów, jak chociażby, nie wiem w Radomiu, czy przeciwko Pogoni Szczecin. No mam zagwostkę, powiem wam, że nie jest to łatwa sztuka wypowiedzieć się publicznie na temat top trzech najlepszych zawodników danego klubu, no ale mówię jakie są moje pierwsze odczucia i przy okazji też podaję wam moje wątpliwości co wydaje mi się też jest całkiem ciekawe Przejdźmy teraz zatem do drugiej sekcji tego top 3, czyli top 3 najlepszych spotkań Śląska Wrocław w tej rundzie. I tutaj wydaje mi się wybrałem całkiem okej okay i nie będzie większych kontrowersji, bo jednak te mecze dobre były, naprawdę wyraźne. Pierwszym spotkaniem, które tutaj wytypuję, było spotkanie wygrane z Wisłą Kragów na wyjeździe aż 5 do 0. Pamiętam, że był to po prostu koncert. Musiałem obejrzeć to spotkanie z odtworzenia, ponieważ wówczas byłem na wyjściu z kolegami na mieście. Ale gdy uwierzcie mi, że. Bo ja go nie omówiłem na kanale, ale uwierzcie mi, że jak zerkałem na telefon, by sprawdzić gdzieś tam na, na wychodnym, jaki jest wynik, to jak zobaczyłem ten wynik 5-0 dla Śląska i że ja tego meczu nie oglądam i że go nie omówię na bieżąco, to po prostu tak mnie coś ściskało w środku z nerwów. Wówczas jeszcze nie miałem w głowie przeświadczenia, że. Hej, Kuba, możesz przecież omawiać mecze nie tego samego dnia, tylko na przykład. Po weekendzie, ale na to dopiero wpadłem kilka tygodni później. No a tak to bym go omówił. No bo ten mecz oglądało się fajnie. Nie dość, że Śląsk wygrał wysoko. No, to jeszcze mógł wygrać jeszcze wyżej. Bo pamiętam, że omawiałem ten mecz a propos filmu o Wiśle Kraków Top 3, i tam mówiłem, że Śląsk mógł wygrać co najmniej 8-0, i z tym się zgadzam. Bo nawet w samym skrócie tych akcji było tak dużo podbramkowych po stronie zespołu WKS-u, że się to w głowie nie mieści. Także myślę, że było oczywistym, że to spotkanie się znajdzie w tym zestawieniu. Drugim spotkaniem, które chciałbym tutaj wyróżnić, było również spotkanie wyjazdowe. Teraz w sumie, jak patrzę, to wszystkie były wyjazdowe. Tym razem w derbach Dolnego Śląska. W Lubinie z zagłębiem 3 do 1. Pamiętam, że oglądałem je sobie na kanapie, taki bardzo zrelaksowany, może trochę źle się czułem, natomiast pamiętam, że patrząc na samą grę, zagłębia Lubin, no, trochę oczy mi krwawiły, natomiast same bramki Wrocławian były piękne. Pamiętam zresztą, że ogromne wrażenie zrobił na mnie ten gol Erika Exposito w pierwszej połowie, nie wiem czy na 1-0, czy na 2-0, bo już nie pamiętam. Ale pamiętam, że ten strzał z dystansu był fantastyczny. I ja wiem, że może defensywa zagłębia w tym spotkaniu, no nie prezentowała się najlepiej. Natomiast wykorzystanie słabej dyspozycji rywala również jest pewną sztuką, szczególnie w takim ważnym meczu, jakim są derby Dolnego Śląska. A ślązacy w tamtym meczu mieli po prostu od początku do końca cały mecz pod kontrolą. Za co naprawdę należał się brawa oraz szacunek. No i trzecim spotkaniem, które nie mogło się tutaj nie znaleźć, chociaż mogło się tutaj nie znaleźć w sumie. Było starcie wyjazdowe. Tutaj podkreślam wyjazdowe, czyli w Krakowie z Krakowią. 2 do 1 wygrane. Bo to drugie spotkanie z Krakowią to u siebie, to o nim za chwilę będziemy mówić w innej sekcji. Natomiast teraz jesteśmy na wyjeździe. No Wrocławianie naprawdę zaimponowali mi tamtym meczem, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to przez dłuższy czas tamtych zawodów grali jednego piłkarza mniej. Bo czerwoną kartkę po drugiej żółtej dostał w 66 minucie gdzieś Petr Szwarc. I było to przy wyniku 1 do 0 dla zespołu gości. I mimo tego właśnie, że grali jednego piłkarza mniej to udało im się podwyższyć to prowadzenie w końcówce zawodów. Pamiętam zresztą też przy okazji, że w końcówce tamtego spotkania mieliśmy dość sporo nerwów. Pamiętam tą akcję z Tamaszem, chyba i Chroszo, gdzie Tamasz dostał czerwoną kartkę. To teraz trochę mnie bawi ta sytuacja, że do czegoś takiego w ogóle może dojść w meczu piłkarskim. Ale tak jak mówiłem, wybrałem to spotkanie głównie ze względu na to, że Wrocławianom udało się wygrać te zawody, grając jednego piłkarza mniej. Bo gdyby nie ten gol Exposito na 2 do 0 w końcówce, no to byłby remis, bo Pelewan Amersfoort trafił gola kontaktowego w ostatnich minutach meczu. Także te trzy spotkania naprawdę mi zaimponowały. I trochę mi tak właśnie dziwnie, że wszystkie były na wyjeździe. No ale my już nie będziemy tutaj mówić o dobrych meczach. My tutaj teraz będziemy mówić o koszmarnych meczach, a ich było co najmniej trzy. I zacząłbym od meczu, który chyba był mimo wszystko, mimo wyniku, który nie był najwyższy z, tych, z całej tej trójki. To zacząłbym od najniższego w wyniku, a chyba najgorszego spotkania, jakie pamiętam, Śląska. I było to niestety dla Wrocławian ostatnie spotkanie tej rundy, czyli domowe starcie z Krakowią. Tak! Śląsk Wrocław zagrał w mojej ocenie najgorsze spotkanie tej rundy z zespołem, z którym. Wcześniej zagrał jedno z lepszych. Jak to się w piłce wszystko może zmieniać. No jakie to jest wszystko przewrotne, to jest piękne. Wynik tamtego meczu to 2-0 dla Krakowi. Ja w ogóle omawiałem tamte zawody na kanale gdzieś będzie odnosli kup na pewno w wyszukiwarce. Co ja mogę powiedzieć, no? Wrocławianie zagrali koszmarnie. Praktycznie zero klarownych sytuacji, głównie jakaś walka w środku pola. Krakowia grała praktycznie co chciała. Nie miała większych problemów, żeby stwarzać sobie klarowne sytuacje. Zresztą właśnie grali z Krakowią, która gra koszmarnie w tym sezonie w pierwszych połowach, a może już można powiedzieć bardziej, że grała. Bo w tamtym meczu po pierwszej połowie prowadzili 1 do 0 po golu Rapy. I nawet tak oglądałem film na kanale Dziewczyna o futbolu, który serdecznie polecam, bo jestem stałym widzem. To było mi i szkoda, że musiała to oglądać i nagrywać. W ogóle pozdrawiam ten kanał i życzę tysiąca subskrypcji. Naprawdę źle się tam to oglądało i ja już nie będę siebie i was, przede wszystkim was, męczył tym spotkaniem. I przejdziemy do drugiego, czyli drugim będę was męczył. Oj, tradaj, ale ty jesteś miłosierny dla nas. Drugim spotkaniem był wyjazd do Zabrza. Przegrany przez Wrocławian 1-3. To był też zły mecz w wykonaniu zespołu Śląska. Oj, zły mecz. Pamiętam, że była to barburka i Górnicy grali w naprawdę pięknych strojach tych, zielono-czarnych a Wrocławianie no zagrali na czarno na czarno w sposób piłkarski, bo koszulki mieli białe nie no źle się to oglądało, zespół Śląska zagrał naprawdę słabo co w sumie często zdarzało im się w tej końcówce tej rundy nie chcę sobie już przypominać więcej tego meczu, proszę nie męczcie mnie tym znaczy sam siebie męczę, ale no nie miejcie do mnie żalu, że nie, nie rozwinę w bardziej tej kwestii bo omówiłem tamten mecz na kanale, jeśli kogoś to interesuje gdzieś będzie oczywiście odnośnik lub w opisie. Lub w... Nie, w opisie nie. W wyszukiwarce. Przejdźmy zatem do trzeciego meczu, najgorszego wrocławian, w mojej ocenie, w tej rundzie. No i tutaj też było kilka sporów w mojej głowie, bo myślałem nad wartą Poznań na wyjeździe, ale też nad górnikiem łączną u siebie 0-0, ale wybrałem chyba najbardziej. Logicznie, bo był to. Mecz pierwszy przegrany Wrocławian w ogóle w tym sezonie, czyli wyjazd do Poznania. Pamiętam, że bardzo słabo ustawiali się w ogóle defensorzy Śląska Wrocław przy stałych fragmentach gry. I to dziwo nie tych rywala, a swoich, bo pamiętam, że, bo pamiętam, że chyba przy golu na 2-0 był rzut rożny wcześniej dla Śląska Wrocław, po którym poszła kontra Lecha Poznań. I praktycznie Jakub Kamiński wybiegł sam na sam z bramkarzem przez połowę boiska. Co w mojej ocenie jest, kurczę, niedopuszczalne na poziomie profesjonalnym, a przede wszystkim na poziomie zespołu, który do tego spotkania był niepokonany w lidze. A Lech Poznań wówczas dość szybko ściągnął Wrocławian na ziemię. I wynik tamtego spotkania był w 100% zasłużony. Głównie dlatego, że właśnie po tamtej wpadce z Lechem Poznań zaczęło się to powolne obniżanie lotów Wrocławian. Przez to zespół, zespołu, który był na górze tabeli Zrobił się zespół, który jest na dole tabeli. No może nie na dole tabeli, a bardziej na szczycie dołu tabeli. Także podsumowując, Śląska Wrocław, nadal uważam, zresztą jak o każdym zespole w tej lidze, że nadal nie skreślałbym Śląska po jednej rundzie. To, że ten zespół naprawdę słabo prezentował się w niektórych meczach, które tutaj wymieniłem i mogło być ich znacznie więcej, to nie oznacza, że. Ten zespół nie może jeszcze odpalić. Ja wiem, że teraz bardzo duża krytyka spadła na Jacka Magiera, No, bo w tej końcówce rundy Śląsk Wrocław mocno obniżył loty. Natomiast ja uważam, że ten trener jest naprawdę dobry. I pamiętam, że mówiłem to nawet po meczu w tamtym sezonie Śląska za Gielonią Białystok na wyjeździe. I dałbym jeszcze szansę, naprawdę. Tak jak mówiłem na początku tego filmu, ta strata punktowa nie jest tak ewidentna, że nie dałoby się jej nadrobić. Na pewno jeszcze po stronie zespołu śląska Wrocław boli fakt, że zespół ten. Odpadł już z rozgrywek opuchar Polski i to z Brugbetem, który w następnej rundzie w meczu z Rakowem Częstochowa no, dość gładko odpadł. Dlatego dziwny jest ten Śląsk wrocław w tym sezonie, bo początek był świetny, potem było kilka fajnych meczów w ekstraklasie, bo ten początek mówi o UEFA, konferencji Europy, by na końcu po prostu wszystkich zawieść. Zawieść wszystkich swoich kibiców i rozbierać się przed nimi, przed sektorem. Czego oczywiście nie pochwalam. No i co, dajcie w komentarzu znać, jakie jest wasze top 3 najlepszych zawodników, najlepszych meczów najgorszych meczów. Ja was zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Trade, ponieważ, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam Was również na Facebooka Trade, gdzie będę mówił, jaki film będzie następny, czyli o jakim klubie następnym powiem w moim top 3, i tam publikuję również inne treści związane z polską piłką nożną. Ach, powiedziałem to na jednym wdechu. I zapraszam Was na Instagram Atradę, gdzie zbieram 500 set obserwujących. I tak jak mówiłem jeszcze w trakcie tego filmu, zapraszam Was na kanał Dziewczyna o Futbolu, ponieważ jest to kibicka Śląska Wrocław i nagrywa naprawdę fantastyczne wideo relacje z meczów. I życzę Wam oczywiście udanej niedzieli, bo publikuję to w niedzielę. I jeśli oglądacie mnie później niż niedziela, to życzę Wam po prostu miłego dnia. Cześć!